nikt nie dowierzał. Tak, wielu mi mówiło, puknij się w głowę, co ty mówisz, ale ja wierzyłem w Wiktorię, bo to przede wszystkim niezwykle uzdolniona dziewczyna. Podobnie jak Roxana Węgiel, taki Wiki Gabor, pojawiły się w Teleekspresie i to była jedna z pierwszych wizyt ich w ogóle w telewizji. Wiki Gabor pierwszy raz gościła w naszym cyklu Młodzi Polscy Artyści, no chyba z półtora roku temu. Roxy w zasadzie przed Eurowizją Junior w zeszłym roku to tylko pojawiła się w Teleekspresie, bo nie bardzo inni wierzyli w jej zwycięstwo. Świetna piosenka. Patryk Kumor i Lambery, twórcami tego utworu Superhero, to wykonawcy... Oni są też twórcami hitu Roxany Węgiel, którym też wygrała Eurowizję. No świetni muzycy. Sami też śpiewają, występują, ale też potrafią dla innych napisać fantastyczny utwór. Doskonałe przygotowanie choreograficzne. No, ten występ wyglądał naprawdę fantastycznie. Zresztą w ogóle myślę, że takiej muzycznej imprezy jeszcze w Polsce nie było i Telewizja Polska wybrnęła z tego jak najlepszy sposób na długie lata. No jest to show przeogromne, muzyczno-taneczne na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie. No i Jorgos, który stworzył tak fantastyczną scenografię, reżyser i szef artystyczny tej Eurowizji Junior, Konrad Smuga, który też to tam wspomagał realizację. To wszystko sprawiło, że zrobiliśmy show. No nie wiem, czy łatwo będzie komukolwiek powtórzyć, chyba że my będziemy za rok znowu Eurowizję Junior robili, no bo jest taka możliwość. 5 krajów, które ostatnio wygrały Eurowizję, mogą wystartować do tak zwanego przetargu o to, żeby robić tę Eurowizję. To było ogromne wyzwanie dla Telewizji Polskiej zrobić taki show, ale myślę, że te doświadczenia zebrane przy Sylwestrach Marzeń w Zakopanem, czy Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach, czy w ogóle tych koncertach wakacyjnych dwójki pozwoliły, bo to w większości ta ekipa, która realizowała te koncerty, o których mówiłem, to pozwoliło to wszystko zebrać tak ogromne doświadczenia i tak mocno zaangażować się w to. Nie idzie nam tej Eurowizji dorosłej. I pewno długo jeszcze nie będzie nam szło, ale za to w tej Eurowizji Junior pokazaliśmy, że mamy młodych artystów, takich, którzy się podobają w całej Europie i potrafimy organizacyjnie, realizacyjnie zrobić coś na najwyższym, absolutnie światowym poziomie. Warto też